Jako typowa Polka wyjechałam właśnie na drogę typowego małego miasteczka. Wybrałam się w typową polską trasę po to, by zrealizować dość może nietypowy cel. I w momencie, kiedy zdecydowałam się zrealizować ten cel, wszystkie czynniki sprzysięgły się przeciwko mnie. Pogoda, nie ta, światło, nie to. Uniemożliwia mi zrealizowanie moich planów, nie skończona ilość dziur na drodze, które właśnie nie bardzo mocno, że tak powiem, delikatnie mnie denerwują. Niepomiernie wkurwia mnie również ilość samochodów na drodze, które właśnie chyba wszystkie właśnie wyjechały teraz na tą drogę, żeby uniemożliwić mi zrealizowanie mojego planu. Ja nie wiem, czy po prostu ci ludzie nie mają co robić w życiu, tylko wszyscy nagle rzucili się na drogę. Teraz, kiedy ja postanowiłam jechać i zrealizować swój cel, wszyscy wylegli na drogę i postanowili mi to w tym przeszkodzić. Generalnie wyjechałam z domu pełna dobrych chęci, dobrego przekonania, że zrealizuję ten swój cel, że uda mi się zrealizować to, co w czasie tej trasy chciałam zrobić, ale niestety ta niebotycznie wielka ilość przeszkód, jakie tutaj na drodze mnie spotkały, typu pogoda, dziury, inni kierowcy i w ogóle niesprzyjająca tutaj aura i energia, sprawiły, że ja poddałam się. Dlaczego trudno jest przeprowadzić zmianę? Dlaczego trudno jest nam zmienić wzorzec, zmienić zachowanie, zmienić siebie, zmienić coś w swoim życiu? Dlatego, że nie umiemy, nie wiemy albo nie mamy wystarczającej ilości siły, pewności do tego, żeby postawić stop staremu wzorcowi, staremu przekonaniu, staremu wpływowi podświadomemu. Wzorce podświadome przypominają przepływ strumienia, przepływ rzeki. Kiedy rano otwierasz oczy, to wskakuje stary ciąg. Jeśli od wielu, wielu, wielu już lat doświadczasz permanentnego poczucia lęku, niepokoju, braku satysfakcji życiowej, takiego wewnętrznego głodu, pustki. Jeśli od wielu, wielu lat próbujesz zrealizować swoje plany, ale ci to nie wychodzi, próbujesz stworzyć relacje, ale doświadczasz ciągle jakichś toksycznych jazd. Jeśli od wielu, wielu lat nie czujesz, że żyjesz, nie czujesz, że twoje życie cię satysfakcjonuje, nosisz sobie takie wewnętrzne przekonanie, że to nie jest to i to nie jest to, o co chodzi i że ogólnie życie jest do niczego, to nie chcę cię martwić, ale to może znaczyć, że doświadczasz, że cierpisz na bycie sobą. Podświadomość to jest jak rzeka. Podświadomość płynie. Stary wzorzec, który jest uruchomiony w twoim systemie, on po prostu płynie sobie jak rzeka. I przyjrzyj się. Najprawdopodobniej każdego dnia jest to wciąż ten sam albo bardzo podobny zestaw myśli. Myśli przeważnie są na jeden i ten sam temat. Mamy określone zestawy struktury myśli. Wiele myśli nie ma sensu. Wiele naszych myśli przepływa przez nas, a my nawet nie wiemy, o czym myślimy. Natomiast te ciągi, te przepływy powodują, że znajdujemy się w pewnym określonym stanie i żeby zmienić swoją rzeczywistość, żeby zmienić coś w swoim życiu, trzeba w pewnym momencie stanąć do świadomości tego, kim jesteśmy i na przykład jakie myśli przez nas przepływają, jakim ciągom podświadomym podlegamy, po to, by móc wprowadzić w nich zmianę. Czasami największą przeszkodą na drodze do swojego spełnienia, szczęścia, autentycznego życia jesteśmy my sami. Cała nasza zawartość, to co nas wypełnia, a którą nazywamy sobą, jest powiązana z pewnymi stanami, z pewnymi cechami charakteru, osobowości itd., które sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi. Toczymy walki ze światem zewnętrznym, próbujemy zmienić świat zewnętrzny, szukamy przyczyn na zewnątrz, szukamy winnych, a nie widzimy, że to my sami jesteśmy przyczyną swojego własnego cierpienia, nieszczęścia i wszelkich własnych niepowodzeń. Przeszkodą
jest to, że jesteśmy sobą,